Witamy z Łotwy. Dzisiaj wyruszamy w podróż brzegiem Bałtyku. Odwiedzimy miasta portowe na zachodnim wybrzeżu i wypłyniemy na pełne morze. Będzie także jazda na dwóch kółkach bałtyckim szlakiem rowerowym. 500-kilometrowe wybrzeże Łotwy podzielone jest na dwa odcinki, Zatokę Ryską oraz Wybrzeże Zachodnie, czyli 100 mil morskich odsłoniętego brzegu Morza Bałtyckiego. Dzisiaj zmierzamy w kierunku zachodnim, a więc na tereny historycznego księstwa Kurlandii i Semigalii. Wzdłuż Wybrzeża Bałtyku znajduje się wiele ciekawych miejsc do wypoczynku, zarówno dla żeglarzy, jak i turystów podróżujących różnymi środkami transportu. Naszą wizytę w tym regionie, zwanym po łotewsku Kurzeme, rozpoczynamy w mieście Lipawa, położonym niedaleko granicy z Litwą. To największe miasto Kurlandii i zarazem trzecie co do wielkości miasto na Łotwie. Licząca około 80 tysięcy mieszkańców Lipawa, po łotewsku Liepaja, leży nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Lipawskim. Nazywana jest miastem morza i wiatru. Wizytówką Lipawy jest piaszczysta plaża o długości 8 km. Latem nad plażą powiewa błękitna flaga, znak czystości kąpieliska. Piaszczystą plażę oddziela od ruchu ulicznego szeroki pas zieleni, czyli park na wydmach, będący miejscem wypoczynku i rekreacji. W pobliżu znajdują się liczne obiekty sportowe. Będąc w centrum Lipawy, trzeba koniecznie zajrzeć na dziedziniec zwany Ogrodem Rzymskim. Otaczająca go zabudowa powstała w XIX wieku. Był to niegdyś pasaż handlowy z przestronnym dziedzińcem, typowy dla wszystkich ówczesnych miast europejskich. Obecnie znajdują się tu sklepy, biura i hotel, a w podziemiach funkcjonuje galeria sztuki. Kilkaset metrów dalej, przy ulicy Kungu, w historycznym budynku wiosną 2022 roku zostało otwarte muzeum noszące nazwę Dom Gościnny Madame Hoyer. W XVII wieku dom należał do holenderskiej rodziny, dlatego znajdująca się na parterze stała wystawa nawiązuje właśnie do tego okresu. Po muzeum oprowadza nas przewodniczka w tradycyjnym holenderskim stroju, opowiadając historię związaną z tym domem. W odrestaurowanym budynku przywrócono nie tylko pierwotny układ parteru z końca XVII wieku, karczmę i salony Madame Hoyer, ale także zabytkową kuchnię z piecem chlebowym. Wszystko to pozwala poczuć atmosferę tamtej epoki. Z kolei wchodząc na górę przenosimy się w klimat XIX wieku. Wnętrza i eksponaty przypominają zwiedzającym, jak wyglądało życie w tamtych czasach. Apartament z zabytkowymi tapetami na ścianach i zachowanym układem pomieszczeń odzwierciedla model XIX-wiecznego domu zamożnego mieszkańca Lipawy. Dom gościnny Madame Hoyer, będący częścią Muzeum Lipawy, to zabytek architektoniczny i ważny punkt na mapie dziedzictwa kulturowego miasta. Dobrym sposobem na zwiedzanie Lipawy jest wycieczka rowerowa. Korzystamy zatem z wypożyczalni i ruszamy w trasę. W Lipawie znajduje się ponad 40 km ścieżek, które wiodą rowerzystów przez urokliwe parki, lasy oraz wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Miłośnicy jazdy na rowerach mają do wyboru kilka wariantów. Jednym z nich jest trasa po Starówce, która wije się przez centrum Lipawy, a następnie wiedzie lipawskimi ulicami obok zabytkowych budynków i dochodzi do parku. Tu akurat warto spędzić trochę więcej czasu. Park nadmorski w Lipawie zajmuje obszar 50 hektarów i jest jednym z największych parków na Łotwie. Należy wspomnieć, że przez Łotwę prowadzi kilka długich, oznakowanych tras rowerowych, w tym jedna z najdłuższych tras Eurovelo, słynna trzynastka o długości ponad 10 tysięcy kilometrów.
Z kolei łotewski odcinek trasy Eurovelo 10 z położonego na północy Ajnarzi do Lipawy ma około 680 km długości. Mniej więcej 1/3 tej trasy biegnie wzdłuż wybrzeża morskiego po piaskowych plażach. I tak jest również w przypadku Lipawy, gdzie piaszczysta nawierzchnia plaży jest zdatna do swobodnej jazdy na rowerze nawet nad samym morzem. Wracamy do centrum Lipawy. Spacerując po zaułkach tego portowego miasta, przypatrujemy się zmianom, jakie zachodzą w miejskiej zabudowie. Dawne historyczne budynki i magazyny, gdzie mieściły się niegdyś drukarnia, fabryka butów oraz szwalnia, przekształciły się w atrakcyjne obiekty i są przykładem architektury przemysłowej, która zachwyca turystów. W historycznych budynkach mieszczą się obecnie restauracje, kawiarnie, bary oraz biura. Podobnie jest w innej portowej części Lipawy, gdzie w murach starego spichlerza działa restauracja. Serwowane są tam głównie dania rybne, takie jak krokiety ze szczupaka lub dorsz w cieście piwnym. Letni ogródek z widokiem na cumujące jachty zachęca do spędzania wieczorów w miłym klimacie. Z tego miejsca jest już blisko do przystani żeglarskiej, gdzie jak zauważyliśmy, stoją też polskie jachty. Stamtąd wyruszamy w rejs po Bałtyku. Najpierw przemierzamy 3-kilometrowy kanał handlowy łączący Bałtyk z Jeziorem Lipawskim, a następnie wypływamy na pełne morze. Kanałem handlowym poruszają się różne jednostki pływające. Można tu pływać łodziami wiosłowymi lub statkiem, a nawet tratwą. Nasz wieczorny rejs trwał godzinę. W dalszym ciągu jesteśmy w zachodniej części Łotwy, w regionie Kurzeme. Docieramy do miasteczka Pawilosta, które również leży nad samym Bałtykiem. Pawilosta nazywana jest małą łotewską Ibizą. Ten niewielki port znany był dawniej z budowy statków i rybołówstwa. Co ciekawe, połowy ryb w dalszym ciągu stanowią wiodącą dziedzinę życia tutejszych mieszkańców. Rozwija się też turystyka. Funkcjonują tu dwie przystanie jachtowe oraz dom żeglarski. W porcie cumują jachty ze Skandynawii, Niemiec, Litwy, a także z Polski. So, right now we are in Pavilosta. It's a very small town, but very famous in Latvia. It's only 800 people are living here, but it's very nice, small harbor, big yachts and wonderful sunsets. Pavilosta is a good harbor for yachts and for water sports at all. So with windsurfing, skateboarding, waveboarding and stand-up paddling. So we have Baltic Sea and a river, and you can take every water sport as you wish. There is a possibility to rent a boat and go the river up, and if the weather allows, you can go in the open sea, in Baltic Sea, and there you can try to catch some fish, or just for fun, so just for sunset. Uchodząca do Morza Bałtyckiego rzeka Saka jest krótka, ma zaledwie 6 km długości, ale za to jest dość głęboka. Jej średnia głębokość wynosi 4 metry. Z pobliskiej platformy widokowej widać szerokie wydmowe wybrzeże i falochron. Dookoła znajdują się pola namiotowe i parking dla kamperów, a także domki letniskowe. Dlatego w sezonie letnim liczba mieszkańców tej portowej osady zwiększa się nawet do 3000. W Pawiloście panuje typowo wakacyjna atmosfera. Słychać muzykę, działają kawiarnie i bary. Można tutaj także skosztować wędzonych ryb. Właśnie dotarliśmy do miejsca zwanego Zwilnis, by zobaczyć, jak przebiega proces wędzenia ryb metodą tradycyjną. W
wędzarni wylądowały złowione w Bałtyku flądry i węgorzyce, które wcześniej zostały odpowiednio przygotowane do wędzenia. Po ponad godzinie ryby były już gotowe do zjedzenia. Turyści, którzy trafią do tego nadmorskiego gospodarstwa, mogą kupić wędzone ryby na wynos, albo też mogą posmakować pachnącej dymem bałtyckiej flądry lub dorsza na miejscu. I na tym kończymy naszą wyprawę po łotewskim wybrzeżu Bałtyku. Do zobaczenia!